mały czy duży, nieważne to jest. Niski, wysoki, bez znaczenia też. Gdy bawisz się i śmiejesz cały dzień, trafiłeś w sedno duże. Dzięki, mały! Skakać, szaleć, tańczyć i spawolić, na przerwę sobie nie pozwolić. Ślizgać się na lodzie, lecieć ponad chóry, nie ma znaczenia, jakie jesteś postury. Nieźle! Nie ma znaczenia, gdy masz coś do zrobienia. Oto my, duży i mały! Brakujące ciastko. No, to jeszcze jedno ciastko dla mnie. Dobrze. I jedno dla mnie. To mamy po cztery ciastka. Wspaniałe. Już zjadłeś wszystkie ciastka? Tak, dokładnie tak. Wszystkie naraz? Na to wygląda. Oj, duży, ależ my się różnimy. Ja nigdy w życiu bym tak nie zrobił. Źle to robisz, duży. Nie tak się jada ciastka. To po prostu nieprawidłowo. Mały, uważasz, że jest tylko jeden sposób jedzenia ciastek? Nie. Mówię tylko, że są dwa sposoby. Zły sposób i dobry sposób. Popatrz. Najpierw bierzesz ciastko oto w ten sposób. Wybierasz wszystkie kawałeczki czekolady i układasz na kubkę. Nadążasz, duży? Nadążasz? Nadążam. Dobra. Teraz wybierasz wszystkie malinowe chrupki i brzoskwiniowe żujki. Aha. I układasz na drugą kubkę. Kubki, rozumiem. I oto masz w ręku czyste, stuprocentowe ciastko i masę innych rzeczy, które możesz zjeść później. Rozumiem, ale ja tak nie lubię. Ja lubię zjadać wszystkie ciastka naraz. Jednym gryzem. Dobra, duży, ale nie wiesz, co tracisz. O. Hej, duży, skończyłem ciastko. To fajnie. Ale mam jeszcze trzy do zapasu. Hej, duży. Jest ci przykro, co? Że nie masz już swoich? Nie, ani trochę. Serio? Bo ja bym się naprawdę zmartwił, gdybym nie miał już ciastek. A skoro mowa o ciastkach... Cześć, mały. Hej, duży! Mam je zjeść? Wtedy zostaną mi tylko dwa. Wiesz, co myślę? Chyba je zjem. O rety, ale było dobre. Hej, mały. No? A co się stało z twoim właściwym sposobem jedzenia ciastek? Wiesz, odkładanie czekolady... To jest inny właściwy sposób, duży. Duże gryzy, ale tylko jedno ciastko naraz. Ale teraz? Teraz go nie ma! Ale masz jeszcze dwa, pamiętasz? A tak! Ha! Chętnie zjadłbym ciastko właśnie teraz. No cóż... Hej, duży, nie obrazisz się, jeśli zjem ciastko numer 3 w łóżku? W ogóle nie nakruszę. Obiecuję! Chyba nie. A, mały. O, ale dobre, duży. Hej, chciałeś trochę? Oj, czekaj. Nie możesz, bo na całym ciastku są już moje zarazki. Mimo to zjadłbym. Czy żartujesz, duży? To znaczy, gdybym był chory, gdybym na przykład kaszlał. O tak. Przez ciebie robię się głodny, mały. Naprawdę? Czemu? Bo zjadasz ciastko na moich oczach i opowiadasz, jak świetnie smakuje. Oj, przepraszam, duży, nie będę więcej jadł na twoich oczach. Zgoda? Zgoda. Zgoda. Niewiarygodne. Słyszę, że jesz. O, w porządku. Co ty dobra, robisz? Okay. Co ty robisz? O, rety. O! Co za przepyszność! Mały, tak? Mały, ciągle słyszę, że jesz.
Okej. Od teraz przestańmy myśleć o ciastkach, dobra, duży? Dobry pomysł. Dobra. Okej. Zupełnie przestańmy. Nie wymówię nawet więcej słowa ciastko. Słowo ciastko nie przejdzie przez moje usta. Ale za to napisałem dziś piosenkę. Chciałbyś posłuchać? Jasne. No to jazda! Ciasteczko to niewielka rzecz, co świetna naprawdę jest. A dzięki mnie szybko dowiesz się, jak upiec je masz. Bo ciastka pyszne piec łatwiej jest niż uszami strzyc. No dalej, zaszalej, jedna porcja to nic. Kochasz ciasteczka? Wow! Uwielbiam ciasteczka! Wow! Ciastka to hit! Płatki weź, parę rodzynek i czekolady garść. Jeszcze migdały, te słodkie specjały. Dodaj banana i marcepana, co masz? Coś powie, poczekaj, ja mówię, zaszalej i już. Kochasz ciasteczka? Wow! Uwielbiam ciasteczka! Wow! Ciastka to hit! I co? Przestałeś myśleć o ciastkach, duży? No, co ty, mały? Przecież to wszystko było o ciastkach! O tak! O tak! Dobrze, no to ja szybko skończę. Pora spać! I już, koniec! Nie ma ciastek! Nareszcie, naprawdę, nie chcę już słyszeć, widzieć, wąchać, ani myśleć o ciastkach! Dobrze, mówisz, duży. No dobra. Koniec z ciastkami, to jasne. Ale? No nie. Hej, czy mogę ci powiedzieć, co zrobię z ostatnim ciastkiem? Nie! Pożądalu! Dobranoc, duży! Dobranoc, mały. O, mój brzuch nie czuje się dobrze. Chyba muszę coś zjeść. Dobra, niewielka przekąska. Niewiele tego. Ostatnie ciastko małego. Nie mogę go zjeść, ale mały się nie obrazi, jeśli powącham. Morela. Ja bardzo, bardzo... Niam, 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 niam. Lubię morele. Ale co to? Ja zjadłem ostatnie ciastko małego? Zjadłem ostatnie ciastko małego! Okej. Nie zauważy. Myślicie, że nie zauważy? Oczywiście, że zauważy. Och nie, mały będzie bardzo zły. Na co zły, duży? Co? Co się stało z moim ciastkiem? Oj, mały, wiem. I bardzo mi przykro. Kto? Kto mógłby zrobić taką straszną, potworną, bezdennie złą rzecz? Jak to możliwe, duży? Jak? Więc... Przepraszam, duży. Naprawdę bardzo, bardzo przepraszam. Czemu przepraszasz? Bo ten mój świetny pomysł, ten, o którym nie chciałeś słuchać, chciałem oddać ci moje ostatnie ciastko. To ciastko było dla ciebie! Mały. Duży. No więc zjadłem je. Och, ja zjadłem twoje ciastko. To był w zasadzie wypadek. Ale zjadłem. No więc po pierwsze, hura! A po drugie, nie powinieneś był tego zrobić. Wiem, ale
Ja myślę, że byłem bardzo głodny. To dlatego, że zjadłeś swoje ciastka w niewłaściwy sposób, duży. Mówiłem ci! A ja myślę, że to dlatego, że jadłeś na moich oczach. No, to też. Hej, jeszcze trochę zostało. Podzielimy się? O, dziękuję, mały. Proszę bardzo. Jesteś hojny. Tak. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, od teraz jedzmy ciastka dokładnie w tym samym czasie, dobrze? We właściwy sposób. Zgoda, tak? Albo w niewłaściwy. Ale cokolwiek robimy, róbmy to razem. Okej. Okej, dobra? Na mój znak. Start.